Polonia Warszawa wróciła do Fortuna pierwszej ligi. To był doskonały powód na to, żeby obejrzeć sobie spotkanie Polonii z GKS Tychy. Ostatecznie porażka, czarne koszule przegrały 2-3. Cześć, witam Was na kanale 365 dni o piłce. Zapraszam Was na krótki podcast dotyczący tego spotkania. Zanim zaczniemy, pamiętajcie tylko o sprawdzeniu, czy jesteście subskrybentami tego kanału, także nie zapomnijcie o kciuku w górze pod filmem. Zaczęło się wszystko dobrze dla Polonii, no bo to już 10 minuta i 2-0. Najpierw Bajdur strzelcem ramki, to jest minuta 7, a później Grudniewski. No i wydawało się, że właśnie gospodarze fantastycznie zaczęli, natomiast mam wrażenie, że z czasem, z tymi upływającymi minutami, gdzieś tam drużyna gospodarzy słabła, no i to właśnie goście, powiedziałbym, przejmowali inicjatywę w tym meczu. Końcówka pierwszej połowy to jest taki najgorszy moment do stracenia bramki, to jest moment, w którym jednocześnie GKS Tychy strzelił bramkę kontaktową, strzelcem bramki piłkarz Nedić i to jest minuta 45. Później dzieje się coś przedziwnego, no bo mówimy tutaj o początku drugiej połowy, wchodzi na murawę Śpiączka, a więc były piłkarz między innymi Koroniny Kielce, no i taki, powiedziałbym, piłkarz wyrzydzany, czyli jakby taki talizman tych drużyn, które w ostatnich latach zaliczały degradację. Przypomnę tylko 7 spadków tego piłkarza w całej jego karierze, to jest w ogóle jakaś przedziwna historia. Natomiast żarty żartami, ale Śpiączka trafia i to bardzo efektowną bramkę na wagę remisu. I tutaj mam wrażenie, Polonia jakby absolutnie nie była, powiedziałbym, przekonana. Widać było, że taka drużyna siadła mentalnie i tutaj jakby GKS Tychy przejął inicjatywę. Goście absolutnie wyglądali zdecydowanie lepiej, właściwie w każdej fazie ataku i też poruszania się bez piłki. Myślę, że tutaj podopieczni Dariusza Banasika, którzy są wskazywani jako taki czarny koń generalnie tych rozgrywek, właściwie wymienia się ekipę z Tychów jako tę, która może pozytywnie zaskoczyć i być takim właśnie, powiedziałbym, pretendentem, być może nawet powalczyć o strefę barażową. No w tej drugiej połowie wyglądała absolutnie zdecydowanie lepiej. Końcówka meczu i to też, powiedziałbym, taki scenariusz chyba filmowy, no bo mówimy tutaj o strzelcu bramki, a więc Wiktorze Niewiarowskim, który trafił w ostateczności, dał GKS Tychy 3 punkty, natomiast przypomnijmy, że jest to był piłkarz Polonii, który nie tak dawno właśnie grał w drużynie ze stolicy, także tym bardziej jest to taka, powiedziałbym, historia niezwykła. Natomiast na samym końcu dla Polonii oczywiście bez happy endu, rozczarowujący powrót, rozczarowujący pierwszy mecz Fortuna pierwszej lidze, natomiast myślę, że tutaj ta drużyna z czasem może się rozkręcać, natomiast jeżeli chodzi o podopiecznych Dariusza Banasika, to mogą oni rzeczywiście sprawić sensację. Dzisiaj pokazali, że potrafią się odrodzić, no właściwie z piekła do nieba, natomiast zobaczymy, co pokaże kolejny sezon i jak to będzie się układało w perspektywie tych najbliższych kilkunastu miesięcy. Dzięki, kanał 365 dni o piłce. Pamiętajcie tylko o kciuku w górze pod filmem, sprawdźcie, czy subskrybujecie kanał. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.